witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kolejny haul zakupowy, mierzymy coś w tym stylu. I pod lupę weźmiemy markę Misguided. Przyszło właśnie do mnie zamówienie z Misguided, więc te wszystkie rzeczy sobie sprawdzimy, ocenimy. Oczywiście koło mnie będzie tutaj wyskakiwała modelka, jak miało to wyglądać na modelce, a jak wygląda na mnie. Linki do wszystkiego znajdziecie w opisie. I co? Zaczynamy! Pierwszą rzecz już mam na sobie i powiem Wam ogólnie, że jeżeli chodzi o Misguided, to oni bardzo często robią jakieś kolaboracje i najczęściej jest to kolaboracja z Playboyem. Ja akurat tutaj zamówiłam kilka rzeczy, więc też zobaczycie trochę na mnie. I pierwsza z nich to jest taki top a la strój kąpielowy. Jedyne co, to materiał jest po prostu taki jak na strój kąpielowy, ale absolutnie mi to nie przeszkadza. Wiem, że na pewno było bardzo dużo różnych wersji kolorystycznych z tych rzeczy Playboya, więc wejdźcie na stronę i sobie sprawdźcie, jeżeli jesteście zainteresowane. No i mamy tutaj taki top, który jest z kołnierzykiem i dodatkowo jest bardzo długi sznurek, którym możecie się opleść jakkolwiek chcecie. Ja akurat sobie tutaj zawiązałam tak na dwa razy i myślę, że całkiem spoko to wygląda. Więc ogólnie całość mogę ocenić na 6,5-7. I jestem właśnie już w kolejnym topie, o którym mówiłam. On również jest u mnie w kolorze różowym, oczywiście. Tutaj również wszystko mi się podoba. To jest całkiem wygodne tak naprawdę. Ja wzięłam rozmiar XS 34 ze wszystkiego i zobaczymy, czy wszystko będzie dobre. Wiem, że był na pewno jeszcze mniejszy rozmiar XXS 32, więc jeżeli jesteście naprawdę drobne, no to właśnie na Misguided znajdziecie sporo takich rzeczy i bez problemu tam się bierzecie. Nie wiem, całkiem fajnie to wygląda i dałabym ocenę 7-10, albo nawet 7,5. Dobra, przebieramy się dalej. I mam na sobie kolejną rzecz, również z serii Playboya. Również jest różowa, ale obiecuję, została nam jedna, nie, jeszcze dwie rzeczy zostały z tej serii Playboya. Miejcie na uwadze, że on jest oversize'owy. Jak jest na stronie Misguided napisane, że coś jest oversize'owe, to naprawdę jest oversize'owe, bo to jest rozmiar XS. Jest to całkiem duże, mi akurat się to podoba. Także wiedziałam, że tutaj będzie tak samo, ale podoba mi się krój w ogóle tego t-shirtu i to, że ma takie dłuższe rękawy. Myślę, że całkiem fajnie to wygląda. W ogóle ten materiał też jest bardzo przyjemny. Zapomniałam ocenić poprzedni t-shirt. Dałabym mu 9 na 10, bo naprawdę bardzo mi się podoba. I teraz kolejna rzecz to jest taka koszula, również oversize'owa, jak widzicie. Wygląda całkiem fajnie i możecie nosić oczywiście rozpiętą albo zapiętą. Wydaje mi się, że rozpięta podoba mi się bardziej. Tutaj patrzę właśnie, jak to wygląda na podglądzie. Więc jednak zostanie taka rozpięta i dałabym jej 7,5 na 10. Tym razem mamy kolor biały, ale również taki ręcznikowy materiał. I słuchajcie, tak, spodenki bardzo mi się podobają, bo one są idealnej wielkości dla mnie. Nie są za krótkie, więc to wszystko fajnie wygląda, ale mam problem z tym topem, bo on jest jakiś taki wielki, niby zrobiony trochę na patent krótkiego topu, ale tak naprawdę, no widzicie, dokąd ja go wyciągnęłam, żeby on w ogóle był dobry, bo jak ja bym dała go krócej, nie wiem, jakbym to podwinęła, no to też słuchajcie, widać, że po prostu tu jest coś nie tak, więc tak naprawdę to na pewno odeślę. Widzicie, że kompletnie to nie siedzi. Ale podoba mi się właśnie ten ręcznikowy materiał. Nie wiem, fajny pomysł i cool to wygląda. Więc jeżeli chodzi o dół, to oceniłabym naprawdę 7,5 na 10, bo fajne spodenki będą w nich chodzić, a góra... No góry to nawet może nie ocenię, bo po prostu nie jest w moim rozmiarze. Założę sobie jeszcze tą koszulę na to, żeby zobaczyć, jak to wygląda razem. I słuchajcie, fajnie! Jeżeli ten top kupię sobie w moim rozmiarze, to dla mnie taka stylówka jest jak najbardziej okej. Kolejna rzecz, która wydaje mi się, że jest kompletnie nie na mnie, to znaczy ja ogólnie mam dosyć niesymetryczne ciało. Mam na przykład bardzo krótki tułów, więc widzicie, że po prostu dziwnie to na mnie leży. Troszkę nie mam co z tym zrobić, więc pewnie to idzie do oddania albo sprzedania, bo nie czuję się w tym fajnie, a wydawało mi się, że będzie to wyglądało naprawdę super, tak jak z wczesnych lat 2000, biorę jakieś przeźroczyste, duże okulary i będzie to wyglądało cool. Więc tutaj dam 4 albo 5 na 10, bo ogólnie ten komplecik, znaczy kombinezon bardziej, jest bardzo fajny i on mi się podoba, ale na pewno na jakiś wyższy po prostu, żeby to wszystko
ładnie tutaj proporcjonalnie wyglądała. Tutaj mam rzecz, która nie jest do takiego noszenia na co dzień, tylko na strój kąpielowy, więc ubrałam tutaj majtki od stroju i top, żeby tutaj mi zaraz YouTube nie zablokował tego filmu. I co, dla mnie to fajnie wygląda, oczywiście nie na to, ale już nie chciałam szukać stroju kąpielowego, który by fajnie pasował. Mam też w kolorze białym tą samą sukienkę, więc zaraz sobie zobaczymy. Jest u nas z takiej siateczki, ale spodobał mi się właśnie ten wzór, bo on naprawdę spoko wygląda i wiecie, tylko żeby założyć tak na strój kąpielowy, to dla mnie jak najbardziej okej. No ale musicie być świadome, że wszystko tutaj widać, więc po prostu jak chcecie, ja szukam czegoś takiego. Zobaczyłam kiedyś na Instagramie i szukałam właśnie takiej sukienki, więc fajnie, że w końcu ją znalazłam. Dałabym jej 7,5 na 10, bo naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. I teraz mam na sobie tę samą sukienkę, tylko w kolorze białym. No ale sam sobie krój, tak samo tutaj mi się podoba, tak jak w przypadku tamtej. Na pewno ciekawie to wygląda właśnie na jakieś wakacje, więc mam nadzieję, że gdzieś pojadę i zrobię jakieś fajne fotki w tym. No i co? Tutaj również dałabym 7,5 na 10. Mam na sobie kolejne dwie rzeczy i zacznę może od dołu. Jest to również ta kolekcja Playboya. Właśnie krótkie spodenki z wysokim stanem, trochę dłuższe. Naprawdę bardzo fajny i wygodny, komfortowy krój. Bardzo ładnie leżą. Również były inne wersje kolorystyczne, ale ja wziąłam szary, ponieważ chyba nie mam żadnych szarych shortów. Więc jeżeli chodzi o shorty, to dałabym 9 na 10. Są naprawdę spoko. A jeżeli chodzi o górę, no to tutaj mamy właśnie takie wiązanie, które możemy sobie same dostosować tak jak chcemy. Ale ogólnie jeżeli chodzi o ten top, to on ma taki... nie jakiś najlepszy materiał, szczerze mówiąc. Myślę, że całkiem ciekawy patent, ciekawy krój i fajnie to wygląda. I tutaj mamy takie bardzo krótkie rękawki. I tutaj, jeżeli chodzi o tę bluzkę, to dałabym 7 na 10. Zmieniłam bluzkę na szarą i ona jest fajna, ale za duża na mnie, niestety. Podoba mi się krój i całość, uważam, że naprawdę jest fajnie zrobiona. Tylko, że ramionczka powinna mieć takie. Więc ja po prostu sobie oddam do krawca to i skrócę i tak na mnie wygląda jak najbardziej ok. Więc tutaj jak sobie już poprawię i będzie tak jak ma być, to dałabym 8 na 10. Znaczy ja wiem, że to jest dosyć odważna bluzka, ale ja bym w takiej wyszła po prostu. I mam na sobie kolejną stylówkę, więc zacznę od spodni. One są super i już w nich byłam tak naprawdę wczoraj i uwielbiam je, uwielbiam ten krój, tylko są niestety za długie. Uważam, że naprawdę super wyglądają i do jakiegoś krótkiego topu będą rewelacyjne, więc jak je skrócę, to dałabym 8,5 na 10. A teraz przechodzimy do body, który jest tutaj wszędzie wiązany, tutaj możecie sobie wszystko dostosować. One jest dosyć małe i wzięłam to body ze względu na to, że były jeszcze rękawiczki, a ostatnio właśnie na Instagramie bardzo spodobały mi się takie komplety z rękawiczkami. Wiem, że może dla niektórych tutaj to przedstawię, ale już uświadomiłam sobie, że mam troszkę dziwaczny styl. Mamy tutaj bardzo fajny beżowo-biały wzór, monogram Misguided. Ogólnie bardzo mi się to podoba i dałabym 8,5 na 10. Przybrałam sobie bluzeczkę i tutaj teraz mamy taki biały, przepiękny gorset, który jest właśnie wiązany tutaj na ramionach, więc możecie sobie też dopasować i myślę, że każdy biuł sobie tutaj tak naprawdę wszedł. Z tyłu jest suwak, więc też wszystko bardzo wygodnie, nie ma tego wiązania i myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Także jeżeli chodzi o ten top, to tutaj dałabym chyba 9,5 na 10. Myślę, że będę często nosić, bo naprawdę bardzo, bardzo mi się spodobał. I kolejna rzecz to sukienka, która jest niestety na mnie za duża. Nawet nie mogę jej puścić, bo ona zleci tak. Fiu. Może zgadnę sobie w mniejszym rozmiarze, bo ten no absolutnie nie pasuje. Gdyby była taka, to dałabym jej pewnie 9 na 10, ale no... Okej, już praktycznie ostatnie rzeczy, zbliżamy się do końca. Ale zacznijmy od góry, to jest koszula i z takiego naprawdę lekkiego materiału. W fajnym kolorze wzór bananki, były do tego spodnie, ale jakoś nie widziałam się ten komplet cały. I tutaj teraz spodenki, biker shorty w bardzo ładnym brązowym kolorze. One spoko wyglądają, tak naprawdę z tyłu wszystko ładnie tutaj trzymają. I ogólnie całość mi się też podoba, to znaczy mogłyby być trochę bardziej obcisłe, więc mogłam wziąć troszkę mniejszy rozmiar, bo z tyłu wszystko wygląda spoko, ale z przodu mi się
Więc dałabym 7 na 10. I co, daj coś fajnego topu na lato. Najbardziej. Dobra, słuchajcie, nie wiem od czego zacząć, więc może zacznę od butów. Widziałam bardzo często właśnie takie sandałki na Instagramie, bardzo mi się spodobało, więc stwierdziłam, że sobie je wezmę. One są na takiej większej platformie. No i tak naprawdę zwykłe czarne sandałki i chciałabym je też w jakimś białym kolorku. Teraz jeżeli chodzi o sukienkę. Ona mi się bardzo podoba, ale jest tak ogromna. To jest rozmiar XS. A teraz ja mam to wszystko związane, żeby to jakoś długo się trzymało w ogóle. Ale patrzcie, tutaj wiążemy na zakładkę i tak naprawdę góra jest dla mnie okej. Dół, no to wisi tak. Więc jak się zwiąże z tyłu, to nie wygląda po prostu tak fajnie, więc ona też na pewno idzie do sprzedania. Więc dałabym jej, gdyby nie ten rozmiar, no to naprawdę byłoby 7,5 na 10, a przez to wszystko jakąś taką niewymiarowość to daje 4. A jeżeli chodzi o buty, no to naprawdę są fajne i spokojnie 7,5 mogę im dać. Dobra, na mnie już ostatni komplet i on mi się bardzo podoba. On też jest cały prześwitujący, więc to też na jakiś strój kąpielowy. Ogólnie bardzo mi się podobają kolory i fajnie, że to jest takie jakby niedoszyte, więc tutaj te frędzelki wszędzie wiszą. Podoba mi się właśnie całość kolorystycznie, ten pomarańczowy z niebieskiej naprawdę super wyglądają. Więc jeżeli chodzi o ten komplet, no to dałabym spokojnie 8,5 na 10, wszystko to jest spoko. Także to już wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy film, dajcie mi znać na dole, co podoba wam się oczywiście najbardziej. I jeżeli chcecie jakiś inny sklep, żebym przetestowała, to też wrzućcie mi to w komentarze. Na pewno chętnie zrobię zamówienie gdzieś indziej i sprawdzę co i jak, co fajnego. No i widzimy się niedługo w kolejnym filmie.